Cześć, kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, jesteście zdrowi. Ja nagrywam taki, jakby to będzie, update rzęsowy, ponieważ od ponad, no prawie 2 tygodnie niecałe stosuję moje serum do rzęs i pomyślałam sobie, że fajnie by było to też pokazać na zdjęciu, jak fajnie rzęsy rosną i się zagęszczają. Niestety mam pozostałości sztucznych rzęs, więc zaraz idę dzisiaj do kosmetyczki, żebym je usunęła, bo strasznie mnie to drażni. Ale dzisiaj jest zimno, po prostu święta takie fajne, ciepłe, a dzisiaj spokojnie można by było być w kurtce zimowej i w czapce. Ja czekam właśnie, słuchajcie, pod hurtownią tkanin, bo tutaj widzę, że Państwo dopiero zaczęli pracę, więc poczekam, żebym się rozebrali i rozgościli. I mówię, odezwę się do Was, bo jadę właśnie pod tkaninę, żeby dokupić mojej krawcowej. I myślę, że w dzisiejszym vlogu pokażę Wam nową odzież, która będzie dostępna u mnie w sklepie. Będą to spódnice, będą to sukienki, będą to koszule, będą to bomberki, takie kurteczki teraz na wiosnę i na lato, już Wam ostatnio pokazywałam. Wszystko, słuchajcie, jest szyte przez nas, przez polskie krawcowe, w polskiej szwalni, z polskich materiałów, z polskich hurtowni. No, także mam nadzieję, że Wam się te ciuchy spodobają. Powiem Wam, że starałam się dać naprawdę, naprawdę mega turbo niskie ceny. Jakby... Nie wiem, teraz możecie to uznać za, jakby to powiedzieć, słowa mi zabrakło, ale wiecie, że tak gadam po prostu pitu pitu, ale naprawdę jest to dla mnie taka zabawa po prostu, słuchajcie, wymyślanie, szycie jakichś swoich rzeczy, że jakby nie patrzę też, wiecie, pod kątem zarobkowym, bo na przykład zobaczycie tutaj też ciuchy lniane, które są ogólnie bardzo drogie i no ogólnie każdy, kto szyje, to wie, jak to wygląda teraz i jeszcze tym bardziej, że ja nie szyję hurtowo, w sensie nie idę do szwalni, nie zamawiam na przykład 1000 sukienek, bo to by była na pewno niższa cena, ale po prostu no nie wiem, tak to lubię i z drugiej strony mogę sobie uszyć coś, o czym marzę i coś, czego na przykład nie mogę znaleźć. A panowie tu palą mi pod samochodem, także słuchajcie, odezwę się później. Mam nadzieję, że zobaczycie, no, zobaczycie i że Wam się spodoba coś, także wpadajcie do sklepu. Dzwonię, ale nieważne, pokażę Wam próbki materiałów, jakie kupiłam. De facto kupuję to w hurtowni i próbka to minimum 10 metrów, ale spoko. Zobaczcie, ja to biorę, piorę, prasuję, potem szyjemy, potem to noszę, potem to znowu piorę, żeby móc to później Wam dać w Wasze ręce. No i być pewnym, że ten materiał jest dobry, także takie fajne perełki znalazłam. Mam nadzieję, że materiały się okażą fajne, aczkolwiek to są wszystko wiskozy, więc myślę, że będzie git. Len tutaj tak samo jest, trochę mamy szyfonu, takie kimona, Boże, jak dzwoni. Ale po prostu jest tak zimno, że to jest niemożliwe. Słuchajcie, idę do, chciałam powiedzieć apteki, do kwiaciarni, bo chcę kupić jakieś suszone kwiaty i ładne zdjęcia porobić produktów, bo też wprowadzamy właśnie kosmetyki. No i tak wiecie co, mija dzień. Czasami to ja po prostu tak, tu jadę do hurtowni, tu coś pakuję, tu coś odpisuję i ten dzień pracy mija tak naprawdę. A ja mam poczucie, że nic nie zrobiłam. Właśnie teraz jest godzina 12 i też właśnie byłam w hurtowni, podpisywałam na mail, ile gdzieś tam przez telefon coś pozałatwiałam, no i słyszycie 12 i tak naprawdę w sumie nic konkretnego nie zrobione jest. No dobra, idziemy. Takie suszki kupiłam, znaczy w sensie tuszy tulipa, no to taki suszek, ale to jest strasznie drogie po prostu, jakieś dźbło trawy 20 zł. Masakra, chyba zacznę suszyć kwiaty sama. Sam już pokazuję, co będzie dostępne w sklepie. Oczywiście na sobie. Tak, zaczniemy od spódnic, które mi się strasznie podobają. I krótka historia, muszę Wam powiedzieć. Kiedyś po prostu zobaczyłam panią, która miała taką piękną właśnie rozkloszowaną sukienkę w kwiaty. Bardzo podobną do tej właśnie za kolana. I podeszłam się zapytać, gdzie ona ją kupiła. A ona mówi, że nie wie. No i stwierdziłam, że okej, musimy coś takiego uszyć. Co mi się podoba w tej spódnicy, to to, że ona jest na gumce takiej grubej, czarnej. Więc tak fajnie, no,
uwdacznia talię. Tutaj nie poszerza bioder, ale też jest taka rozkoszowana, wiecie, romantyczna i można ją nosić oczywiście do tenisówek, czy na przykład do butów na obcasiku. Ja tam rzadko chodzę na butach na obcasiku, ale już Wam pokażę taką właśnie stylizację bardziej wiosenną. Kurteczka jeansowa, czy właśnie ramoneska. I do tego ta spódnica, a może nawet czarna ramoneska, niestety nie zabrałam z sobą, by lepiej wyglądała. Także nie będę się rozwodzić na każdą rzeczą aż tak długo. Pokazuję Wam następne kroje. Teraz takim brązie już Wam pokazuję. Też za kolanka to samo, więc nie będę Wam podać dwa razy. No przecudnie, powiem Wam, wyglądają te spódnice. Ja oczywiście mam taki zwykły czarny t-shirt, żeby do wszystkiego pasował, ale czy jakaś biała bluzeczka do tego, czy właśnie brązie, czy nawet kolorowa, bo te kwiaty też są kolorowe. No, także powiem Wam też, że ilość jest ograniczona, więc jeżeli Wam się podoba, to ograniczona jest ze względu przede wszystkim na materiał, bo niestety akurat ten materiał wiem, że jest to, no, mała ilość została, także... Tak to wygląda. Teraz taka niebieska, w takie kwiatuszki bardzo delikatne. Tak się prezentuje. Ja na razie dzisiaj na sobie wszystko pokazuję, ale mam nadzieję, że niedługo Emilka się zgodzi i też pokażę Wam te wszystkie rzeczy na Emilce. Ale nic, dzisiaj tylko dam. Tak, Emilko? Tak. Tak, nie zmuszam Cię, powiedz, że nie. Nie. No, także ta też jest piękna. I aha, i właśnie ta by do kurtki jeansowej pasowała. O, ta by do kurtki jeansowej na przykład pasowała, bardzo mi się wydaje. Chociaż nie wiem teraz, jak to dołożyłam. Nie, chyba nie pasuje. Jakiś jaśniejszy to by było. No, nie, to raczej ramoneska, jakaś ciemniejsza kurteczka by do tego pasowała. I ostatnia, zamykamy tutaj rozdział spódnic. To jest taki szary, z różem, kwiatowy. Tak to się prezentuje. O, widzicie, tak można... Jej, tańcować. Aha. Teraz przechodzimy do sukienek z wiskozy. Taki tutaj wzór, widzicie, granatowy, na tym kwiatuszki, piękne guziczki, tutaj nie będzie widać w kamerze, ale takie vintage, kołnierzyk, żeby nie były tutaj grzecznie, ale można sobie odpiąć dekolcik, także to wszystko jest na gumeczce, tak może to się prezentuje, pokażę Wam, żebym w lampę wlazła. Taka, wiecie, do kolanek, za kolanka, zależy jaki to ma wzrost, rękawy takie batmanowate, więc też tutaj jest bardzo wygodnie i one będą te sukienki w dwóch rozmiarach. To jest rozmiar S na M i rozmiar L na XL. Także no, tak to się nasz, słuchajcie, ulubiony wzór. Taka sukieneczka, tym razem kolor ekri. Kwiatki takie, no maki, łąkowe, że tak powiem. Też zapina na guziczki, też oczywiście na gumeczce. Tak to wygląda. Myślę, że też super opcja i na lato właśnie, i na wiosnę. I ostatnia sukieneczka, róż z szarym. Dla mnie po prostu połączenie idealne. Też widzicie okrągły kołnierzyk, to dodaje takiej dziewczęcości. Piękne guziki vintage na gumeczce. No i taki sam krój do kolanek. Bardzo wygodna, słuchajcie, właśnie czy do pracy, czy na spacer. Mi się wydaje, że jest idealna. Z tego samego kolorku też są bomberki, ale to Wam później bomberki pokażę. Ostatnio Wam pokazywałam, teraz Wam troszkę więcej o nich opowiem. To taka, wiecie, kurteczka właśnie przejściowa na wiosnę, na lato. Podoba mi się to pod takim względem, że są kwiatki. To nie uwierzycie, nie? Żartuję. Podoba mi się pod takim względem, że na przykład wystarczy właśnie czarny t-shirt, tak jak ja mam, zwykłe czarne czy jeansowe spodnie, trampeczki, słuchajcie, i ta oto kurteczka robi robotę. Na pewno Was nie będzie grzać, także to jest tylko, wiecie, tak, żeby się, że tak powiem, nakryć, więc spokojnie, czy w biurze, czy w pracy można takiej bomberce być. No, gumka tutaj na dole, ściągana, można ją tak o bardziej, wiecie, jak to lubi nosić oczywiście. Tak samo rękawy tutaj na takiej gumce grubej. Do tego są kieszonki, więc to też fajnie wygląda. No, no i myślę, że to jest takie dopełnienie stylizacji. No, muszę w ogóle pomyśleć o jakiejś kolekcji męskiej, ponieważ mój brat powiedział, że w ogóle tak mi się te bomberki podobają, że muszę mu uszyć. I nawet dzisiaj byłam w hurtowni i szukałam jakiegoś materiału, takiego, mówię, mój brat to chodzi tak kosmicznie ubrany, wiecie, jakieś jednorożce żygające tęczą i tak dalej. No, ale nic takiego ciekawego nie znalazłam. Wszystko takie właśnie grzeczne, stonowane, jak Wam już pokazywałam.
Na sukience, czyli róż z popielem połączony, taka stójeczka tutaj. Tak samo, ostatnio Wam do jeansów pokazywałam, teraz do takich zwykłych czarnych spodni. Też mi się wydaje, że no super to wygląda, naprawdę. Słuchajcie, cudowny materiał. To jest brudny róż z niebieskim. Dziwne połączenie, ale ciekawe. Wygląda moim zdaniem też pięknie. To jest wiskoza. I nad czym ubolewam najbardziej, to nad tym, że ten materiał się skończy i po prostu nie ma go na hurtowniach i nie będzie, więc tyle, co udało mi się kupić, no tyle naszyjemy, a reszta już niestety nie będzie dostępna, no chyba, że jakimś cudem gdzieś tam się odnajdzie w innych Kochani, hurtowniach niedługo naszych. będą też rzeczy lniane. Tak, ale to myślę, że może za tydzień, za dwa, bo tak systematycznie będziemy coś wprowadzać. Będą sukienki lniane, spodnie lniane, bluzki lniane. Też są dostępne, słuchajcie, na stronie te sukienki, które były właśnie, może Wam pokażę nawet. Dostępne też będą te sukienki, albo już nawet są dostępne, które w zasadzie mam co roku, bo one to jest po prostu, wiecie, piękny fason, bardzo kobiecy. Len bardzo dobrej jakości, więc skóra naprawdę oddycha, jest przemiły. Do tego takie guziki, zobaczcie, vintage, także wygląda ta, no wyglądają te sukienki zjawiskowo, dlatego je szyjemy właśnie co roku i na wakacje wprowadzamy. Teraz będą w różnych kolorach, także możecie sobie również zobaczyć. Tłumice wiskozowe, ja już je dzisiaj nie przymierzam, przymierzymy je następnym razem, żeby Was tutaj nie zanudzić tymi ubraniami. Nie wiem, czy pamiętacie, czy nie pamiętacie, odkąd jesteście tutaj ze mną na kanale, to jest wszystko wiskoza, także piękne takie dłuższe spódnice w różnych właśnie kolorkach. Ja Wam pokażę oczywiście mój ulubiony, to jest taki chabrowy, niebieski, pięknie to też wygląda, też na gumce, więc no, więc one już są na stronie, możecie sobie właśnie zobaczyć, a pokażę Wam jeszcze też, no pokażę Wam, o niedługo będą takie właśnie też bluzki lniane, pokażę Wam na razie jedną, tak, bo jestem ciekawa w ogóle Waszego zdania, bo to jest taki krój tej bluzki niespotykany. Myślałyśmy z krawcową, jak tutaj zrobić taką, wiecie, bluzkę, która no, będzie oczywiście odpowiednia dla każdej kobiety. Będzie też spełniała rolę takiej jakby kurtki na rzutki i też myślą o pacjentkach onkologicznych, bo właśnie często pacjentki mówią, że na przykład po radioterapii tutaj w okolicach klatki piersiowej piersi, no to wiadomo, trzeba dbać o tą skórę. Najlepiej właśnie, jeżeli się ma, nosi naturalne materiały, jeżeli to nie jest takie obcisłe. Bardzo często też po naświetlaniach, po leczeniu na przykład występują obrzęki limfatyczne kończyny górnej, więc po prostu tak starałyśmy się stworzyć, słuchajcie, taki wzór, który spełniałby wszystko. Jestem ciekawa, czy Wam się to w ogóle spodoba. Ja to założę na siebie i Wam pokażę. Może nie typowo do jeansów, bo do tego będą takie super lniane spodnie na gumce z wyższym stanem. W ogóle to w różnych kolorach jest, ale to też nie o tym. Widzicie, tak to wygląda. Mniej więcej tak spełnia to rolę po prostu bluzki. Można sobie zapiąć. Można sobie też odpiąć jako po prostu taka tylko o prosta narzutka. Materiał jest po prostu przemiły i przesympatyczny. Zresztą jak nosicie len i jak patrzycie na materiały, no to wiecie, że no to po prostu od razu czuć, czy skóra oddycha. A len jeszcze ma to do siebie, że on zimą chłodzi, a czekajcie, odwrotnie, latem chłodzi, a zimą ociepla, więc no, więc to już w ogóle jest bajer. No i do tego zobaczcie, bardzo szerokie rękawy, więc myślą o naszych pacjentkach, gdyby nawet był jakiś obrzęk, cokolwiek tutaj, wiecie, jakaś rana, bandaże, to tutaj wszystko oddycha, jest przewiewnie, a przy okazji myślę, że wygląda się no całkiem fajnie, prawda? W takiej bluzce, czy zapiętej, czy odpiętej, chociaż ja powiem szczerze, że mnie się bardziej to podoba w odpiętej bluzce. No i będą różne kolory. Nie szalałam, słuchajcie, z kolorami, jeżeli chodzi o len, bo zauważyłam, że lubicie najbardziej właśnie biel, czerń, szary, taki właśnie ekri. No więc o, zobacz na przykład taką bluzkę, czy ona nie wygląda właśnie super, czy nawet latem gdzieś idziecie, wieczorem, właśnie takie coś sobie tylko zarzucić na plażę, no to też mi się wydaje, że wygląda bardzo fajnie. Także guziczki oczywiście są też naturalne, drewniane, także zdobyliśmy o takie szczególiki. Dajcie znać, czy Wam się te bluzki podobają. A taki film z ubrań lnianych, myślę, że może za 2 tygodnie nagrywamy. I tak się rozgadałam, słuchajcie, i pierdzielę 5 minut, także To no. jest w ogóle hit mojego życia. Słuchajcie, poszłam sobie zrobić rzęsy.
henne w zasadzie. I tak z nadzieją właśnie, że usuwa mi te takie pozostałości po tych rzęsach sztucznych. I tak mnie podkusiło, bo ja ogólnie mam problem z wyrywaniem sobie brwi. Wosku też nie mam w domu i tak nie podobała mi się do końca ta moja ostatnia regulacja, więc mówię, żeby mi fajnie wyregulowała brwi. I tak mówię, a może niech mi też henne zrobi, bo już tamta jest troszkę taka wypłowiała. I mówię do pani kosmetyczki tak dwa razy, słuchajcie, ale tak naprawdę wiecie, dobitnie, że chcę tylko tak delikatnie, żeby mi tak musnęła, bo jeszcze są w miarę dobre, więc żeby nie były za ciemne. Tym bardziej, że wiecie, jak nie mam teraz rzęs sztucznych, to też inaczej ta twarz wygląda. No i powiem wam, że teraz w ogóle tak, w kamerze tego nie widać, powierzcie mi. Po drugie, ja już to zmywałam wodą utlenioną. Jak mój Dawid mnie zobaczył, to w ogóle po prostu parsnął śmiechem. Mówi, Boże, co ci się stało? Jeszcze takich czarnych brwi to ja u ciebie nie widziałem. Będziesz tak w czapce chodzić, pozasłaniana. Więc ogólnie wyglądało to tak, słuchajcie, jakbym... znaczy naprawdę teraz to wygląda po prostu elegancko, ale jak przyszłam, to wyglądało jak te babcie starsze, które wiecie, nie mają brwi, tylko te krechy czorne malują. Nie wiem, może po prostu problem jest we mnie, że ja jestem wiecznie niezadowolona i tak dalej. Ja chyba te brwi muszę zacząć robić sama, bo no nie wiem, no. Nie, no problem jest chyba we mnie. Ostatnio mi po prostu ciachnęła pani brew z woskiem. Dzisiaj ogólnie kształt mi się super podobał. Uważam, że jest bardzo ładnie to zrobione i tak dalej, super. No tylko takie czarne, że mówię wam, no ja ogólnie lubię czarne brwi, ale jak ktoś na przykład nie jest przyzwyczajony, to dostałby zawał, jakby te brwi zobaczył. Naprawdę, uwierzcie mi. Także no nie wiem, może problem jest we mnie, no nieważne, słuchajcie, no teraz to już tam nawet git wygląda, ja już teraz się śmieję, bo właśnie to powyciągałam, ja już tak wszystko stosuję, czy w sensie tak, dzisiaj wam pokazywałam próbki materiałów, tak, zaczęłam sobie stosować znowu serum moje, ale tak no raz na dwa tygodnie, na dwa i pół nawet, także no, tak jak wiem, że właśnie będę myć głowę, to paręnaście godzin, czy tam zazwyczaj po prostu na noc sobie wcieram, ale taką większą ilość tego mojego serum. No od jakiegoś czasu już to robię, tak na dwa i pół tygodnia w ramach po prostu takiej rewitalizacji włosów. Następnie słuchajcie, próbka serum do rzęs. Tak, znowu, znaczy no, no znowu, no w zasadzie znowu, bo już kiedyś stosowałam, no i teraz znowu właśnie sobie te moje rzęsy, żeby wzmocniły się po prostu po tych sztucznych, znowu sobie te moje serum stosuję, więc mam nadzieję, że niedługo będą właśnie fajne i tak dalej, chociaż pani powiedziała, że rzęsy są całkiem eleganckie, w sumie to akurat jest próbka, także opakowania takie ładne już są w produkcji. No i serum do twarzy. Zapach ma piękny, proszę bardzo, też próbka, znaczy próbka, to jest, wiecie, to jest serum, które ja już testuję, no już bardzo długo tak naprawdę, to jest druga butelka, jedną już całkiem zużyłam, też smarując inne osoby i robiąc im zdjęcia, no a tutaj widzicie, już taka też końcóweczka została, więc no, więc też się smaruje, słuchajcie, no myślę, że skóra naprawdę polepszyła mi się od momentu, kiedy stosuję to serum. Przynajmniej ja widzę dużą różnicę, no bo wy w kamerze to wiadomo, no mówiąc to zauważyłam, że mam pryszcza na czole, ale dobra. Znać, w ogóle wam się podobają ubrania, dajcie znać, co byście chcieli widzieć jeszcze w sklepie, co byłoby dla was ciekawe, żeby się pojawiło, czy to jeżeli chodzi o ciuchy, czy to oczywiście kosmetyki, jestem wiecie co, bardzo ciekawa waszego zdania, bo tak jak na przykład zdecydowałam się na serum do twarzy, chociaż wcale nie chciałam, myślałam bardziej, żeby dalej coś iść w kierunku włosowym, ale napisaliście mi tyle komentarzy właśnie, że serum do twarzy to jest po prostu strzał w dziesiątkę i że chciałybyście coś takiego dobrego. Także jestem bardzo ciekawa waszego zdania, co na przykład chciałybyście jeszcze widzieć w sklepie. Na przykład jakie ciuchy właśnie, czy po prostu właśnie jakie kosmetyki, no cokolwiek. No, także będę tutaj czytała wasze komentarze wszystkie. Kochani, tymczasem ja się żegnam. Życzę wam oczywiście wszystkiego dobrego, życzę dużo zdrówka, pozdrawiam i dziękuję, że tutaj ze mną jesteście.